Cześć, tu Marcin Krasoń z obido.pl. Witam Was na naszym kanale na YouTubie. Dziś w ramach serii poradników Obido Radzi opowiem Wam trochę o prospekcie informacyjnym. Jest to załącznik do umowy deweloperskiej, bardzo ważny załącznik. Jak go czytać, na co zwrócić uwagę? Zapraszam. Jedną z nowości wprowadzonych przez ustawę deweloperską są tak zwane prospekty informacyjne. Są to bardzo istotne załączniki do umowy deweloperskiej, które deweloper musi przygotować jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży nieruchomości. Dzisiaj pokażę Wam 5 rzeczy, na które musicie zwrócić uwagę, czytając prospekt informacyjny. Nie jest to dokument, który deweloper może konstruować sobie dowolnie. Nie jest materiałem marketingowym. Ustawa precyzuje, w jakiej kolejności i jakie informacje powinny się tam znaleźć. Składa się on z dwóch podstawowych części. Części ogólnej o deweloperze i inwestycji oraz części indywidualnej o mieszkaniu. Dzięki takiej standaryzacji kupujący, mając kilka prospektów różnych deweloperów, ma łatwiej z podjęciem decyzji zakupowej. Wszystkie informacje zawarte w prospekcie informacyjnym są ważne, ale niektóre są jakby trochę ważniejsze. Chciałbym zwrócić dziś Waszą uwagę na 5 rzeczy, które powinniście szczególnie dokładnie przeczytać. Po pierwsze, zwróćcie uwagę na to, jak zagospodarowany będzie teren wokół inwestycji. Te informacje muszą być w prospekcie informacyjnym. Jeżeli w promieniu kilometra planowana jest budowa jakiegoś obiektu obniżającego standard życia, to może być droga, tory kolejowe, ale także spalarnia śmieci albo na przykład cmentarz, to jeżeli takie coś będzie wybudowane w jakiejś określonej przyszłości i wiadomo o tym, to deweloper ma obowiązek umieścić taką informację w prospekcie informacyjnym. Jeżeli dokładnie zapoznacie się z planem okolicy, to po prostu unikniecie rozczarowań w przyszłości. Po drugie, koniecznie sprawdźcie doświadczenie i sytuację finansową dewelopera. W prospekcie powinna być informacja o zrealizowanych już inwestycjach. Szczególną uwagę zwróćcie na tę ostatnią. Warto także dowiedzieć się, czy przeciwko deweloperowi nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne na kwotę przekraczającą 100 tysięcy złotych. Dla dociekliwych warto spojrzeć w sprawozdanie finansowe dewelopera i zobaczyć, jak wygląda sytuacja finansowa spółki. Jeżeli inwestycja realizowana jest przez spółkę celową, no to dowiedzmy się, jak działa firma dominująca. Równie istotny jest sposób finansowania inwestycji i to, czy deweloper otrzymał już pozwolenie na budowę. Po trzecie, w części wspólnej prospektu, tam gdzie jest napisane o budynku, zwróćcie uwagę na daty rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, a także maksymalną datę przeniesienia prawa własności do nieruchomości. Zweryfikujcie, czy informacje te są zgodne z tym, co powiedział Wam deweloper i z tym, co znajdujecie na materiałach marketingowych. Po czwarte, w części indywidualnej dotyczącej danego mieszkania zwróćcie uwagę na informacje dotyczące powierzchni, układu pomieszczeń, a także ceny za metr kwadratowy. To niezwykle ważne informacje. Istotne jest, czy zgadzają się z tym, co powiedziano Wam w biurze sprzedaży. Pamiętajcie jednak o tym, że ścianki działowe wliczają się do powierzchni mieszkania, a w przypadku mieszkania ze skosami istnieją zupełnie inne zasady pomiaru powierzchni użytkowej. Po piąte, prospekt informacyjny zawiera też informacje dotyczące zakresu i jakości standardu wykończenia. W sekcji ogólnej znajdziemy informacje o osiedlu i budynku, a w sekcji indywidualnej o mieszkaniu. To istotne informacje, zwróćcie uwagę na to, czy zgadzają się z tym, co mówi Wam deweloper i skonfrontujcie to przy odbiorze mieszkania z rzeczywistością. Jak widzicie, prospekt informacyjny dostarcza wielu informacji na temat inwestycji i dewelopera, ale spróbujcie wyjść także poza schemat i na własną rękę przeprowadzić małe dochodzenie. Przykładowo, ustawa deweloperska zobowiązuje dewelopera do poinformowania o jakichś uciążliwych obiektach w promieniu kilometra od mieszkania. Ale przecież kurza ferma, która będzie znajdować się 1,5 km od mieszkania, też może być problemem. Zatem do roboty. Mieszkanie to poważna inwestycja i nie ma tutaj miejsca na improwizację. A żeby obejrzeć pozostałe nasze odcinki filmów poradnikowych, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie.